Dobrobyt rozleniwia, tak, tworzy też słabych ludzi i leniwych. No bo jak wszystko mamy, no to po co? Każdy handlowiec ma to bogactwo, bo gdyby w pewnym momencie zbankrutował, wyjeżdża na bezludną wyspę, ma tylko do dyspozycji telefon, to jest w stanie porozumieć się z producentami i sprzedać im wszystko. Kilka razy w biznesie miałem, tak, że ufałem komuś, a potem ktoś yy, wykorzystywał to, no i wywracał wszystko do góry nogami. Sprzedajemy dzisiaj mieszkania i klient mówi nie? I wychodzi, to i tak dzwonimy do niego po trzech dniach. Jeżeli ten klient jest u ciebie i ty rozkochasz go, to jak później on ma do wyboru trzy inne mieszkania, a nikt go nie rozkochał w sobie, a są porównywalne i podobne ceny, to on wybierze tego, kogo bardziej lubi, kogo bardziej polubił. Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są loże kapitalistów. Dołącz do zamkniętej społeczności doświadczonych przedsiębiorców, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Święto Kapitalizmu. Konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny mocny humor i zorganizowany networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na tobie wrażenia. Fullbacks. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup. Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Grzycki, przygody przedsiębiorców. Dzień dobry. 42 transakcje flipowe w trakcie roku 2022. Planowany zysk to 30 do 50 tysięcy na każdej. 6 projektów deweloperskich o łącznej wartości ponad 250 milionów złotych, budowa ponad 350 mieszkań. Oddali rok temu do Użytku Akademii Włodzi budowany od zera 158 pokoi dla studentów 100% wynajęte wartość biznesu 32 miliony netto. I tak jeszcze mógłbym wymieniać i wymieniać i wymieniać. Wojciech Orzechowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam cię serdecznie, witam wszystkich internautów. Ku niektórych z was zadowoleniu, a niektóry, ku niektórych z was rozczarowaniu. Ten odcinek nie będzie stricte o nieruchomościach, a będzie raczej o tym, dlaczego Wojciech został przedsiębiorcą, zamiast wybrać inną ścieżkę zawodową. Więc przenosimy się do roku 2001. Wtedy rozpoczyna się Twoja droga, która trwa do dzisiaj. I jak wspominasz nam ten moment? Ile miałeś lat? I dlaczego poszedłeś w kierunku bycia prywaciarzem, a niekoniecznie w kierunku świętego, bezpiecznego etatu? No, ja bym powiedział, że 2001 rok to jest takie drugie życie, bo w, gdzieś tam w tej mojej biografii 97 to jest pierwsza działalność gospodarcza. Mhm. Pierwsza działalność gospodarcza, która z reguły miała założenie takie: albo iść w kierunku abonamentów, albo iść w kierunku hurtu. Znaleźć produkt, który się bardzo dobrze sprzedaje, możesz go sprzedawać w dużych ilościach. I W 97 roku z Robertem Zaranowiczem, moim kumplem ze studiów wtedy. Otworzyliśmy działalność, która polegała na produkcji gadżetów. O, właśnie, takich gadżetów jak chociażby te kubki ze świętem kapitalizmu. I z lożą kapitalizmu. I z lożą, kiedy teraz, przepraszam? E, kolejny zjazd mamy w październiku. Jedziemy Październik. do Włoch zwiedzać fabrykę Maserati o, i Ferrari. No to nieźle. Tak, no nie nudzimy się, nie? No. <laughs> Ale są, no okej, okay. sprzedajesz gadżety, tak? Sprzedajemy gadżety i mm -hmm. produkujemy tego na dużą skalę. Podpatrzyliśmy taką niszę malutką. Błękitną, według strategii Błękitnego Oceanu, taką niezagospodarowaną, ruszyliśmy do szkół mm. i sprzedawaliśmy im koszulki z nadrukami szkoły. Każda szkoła brała tysiąc, dwa sztuk, cztery złote przebitki na sztuce. Wtedy 97 rok. Zamawialiśmy z łódzkich hurtowni koszulki, produkowaliśmy. Byliśmy takiego znajomego w Radomiu, który nam robił sitodruk, No i staraliśmy się hurtem to opychać. Potem zwiększaliśmy jeszcze te ilości, szukaliśmy takich eventów okolicznościowych. Ja pamiętam, jak papież przyjechał do Polski, to z 10 tysięcy sztuk tego naprodukowaliśmy i sprzedawaliśmy to. Przy wejściach tam na te spotkania z nim próbowaliśmy pielgrzymki, mm -hmm. obskakiwać. No, pamiętam układ z takim jednym. Z księży, ze Skarżyska Kamiennej, któremu, z którym rozpoczęliśmy rozmowy na kilkanaście tysięcy sztuk. Ale on powiedział, że nie chce, dziękuję, że to słaby pomysł. A potem okazało się na trasie, że wszyscy pielgrzymi ubrani w koszulki. Mm. Czyli podebrał pomysł. Pamiętam, podszedłem do niego mówię, no ale jak to? No taki jest biznes, odpowiedział. Nie? O, to było o, niezłe. Mm. To była niezła naukanie. Człowiek myślał, że. Wszyscy są święci, ale nie. To właśnie to jest najgorsze, że gdzieś tam w tych pierwszych latach człowiek bardzo naiwnie podchodził do biznesu. Mhm. Ale rok, jakby ta przygoda trwała, potem Robert wyprowadził się do Warszawy, a ja wygrałem przetarg na prowadzenie kafejki studenckiej, takiej dyskoteki. Przez trzy lata dyskoteka. Od rana do wieczora, od wieczora do rana i tak w kółko. To, to były fajne, dobre, miłe czasy, tym bardziej, mhm. że studenckie. Poczekaj, poczekaj, ale co cię napędzało? Kwestia zarabiania większych pieniędzy? Ja czy to myślę, była wolność? Ja czy to myślę, była potrzeba kreacji? Co to było? Wiesz, gdzieś tam od y, dawien dawna y, wszczepiano mi taką nutkę przedsiębiorczości. Y, najpierw gdzieś tam dziadek pokazywała, jak organizować hmm. sobie drobne na życie. Potem y, y, widziałem rodziców, którzy pracowali na etatach, ale chcieli dorabiać po, y, po pracy sobie i oni akurat... Y, w Agrośli, czyli gdzieś tam jakieś ogrody z jabłkami, z wiśniami, truskawka, agrest, i próbowali to. Ak akurat nasza okolica to między Radomiem a przysuchą, Horteks, który skupował masę owoców, warzyw i, no i to był taki wyścig wtedy, który oni serwowali, więc ja też przeliczałem, umiałem przeliczać. W liceum dogadałem się z jednym z nauczycieli i otworzyliśmy butik szkolny. Z nauczycielem? Tak, z nauczycielem. Dogadaliśmy się od matematyki, który akurat... Umiał liczyć. miał liczyć, ale on był zarządcą takiego kantorka, można powiedzieć, takiego miejsca pod schodami, które było zagospodarowane w jakiś magazyn. My ten magazynek przejęliśmy z materiałami. Oni tam na cele uczniowskie pozwalali sprzedawać różne rzeczy, ale dodatkowo wrzuciliśmy tam drożdżówki, napoje, ja idąc do szkoły do liceum, zamiast od razu prosto do szkoły, to najpierw do piekarni kupowałem hurtem jagodzianki, buki a potem z powrotem do szkoły i. No i tak cash jakiś się zarabiało, nie? Gdzieś to wpadało i to tak pozostało. No a potem, jak wyjechałem na studia w 95. To dosyć mocno mnie męczyło to, że jestem na utrzymaniu rodziców i na za wiele sobie nie można pozwolić, chociaż widać było wielu studentów, którzy mogli sobie pozwolić na więcej. Gdzieś tam to mnie motywowało do tego, żeby zrobić coś, a dostrzegałem swój byt. różnego rodzaju szanse i okazje, i myślę, że to jest to. Dzisiaj młodzież chyba nie jest na tyle zmotywowana, tak jak widzę, obserwuję. Nie wszyscy przynajmniej. Dobrobyt rozleniwia? Dobrobyt rozleniwia, tak. Tworzy też słabych ludzi. I, I leniwych. No bo jak wszystko mamy, no to po co? Kiedyś mój starszy syn powiedział: Przecież, na to ja mam wszystko, właściwie co mi trzeba, ja tylko potrzebuję lekko na utrzymanie. A to, co mnie fascynuje, to gry i komputer, a to mam. Więc właściwie ja to będę zarabiał tylko sobie na mieszkanie i na wyżywienie, więc niewiele mi trzeba i resztę już mam warunki spełnione. Nie? Brak tego, tej motywacji do sięgnięcia po więcej. No ale to było jakieś dwa lata temu, teraz już jest całkiem inaczej, bo odcięty w dużej mierze od finansów, jednak widzisz, że fajnie byłoby zmienić auto na lepsze, na większe, na. No i, i ty, tylko jakby to młodzież musi poczuć, musi być zmotywowana i jakby bez odcięcia całkowitego oni tego nie czują. Ja wtedy tak miałem, bo byłem zmotywowany, chodziłem na studia. Pamiętam kiedyś taki przełomowy moment. Na uczelnię przechodziłem przez tory kolejowe, zima, śnieg i pamiętam jak patrzę na, na to, żeby przechodziłem w miejscu niedozwolonym, więc patrzyłem, żeby przeskakiwać przez te tory gdzieś tam, i miałem na nogach relaksy, kozaki wtedy. Tak sobie pomyślałem, kurczę. Nie, no muszę się z tego wyrwać. Nie, 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 nie może tak być. Hmm. I kiedyś wieczorem siedliśmy z Robertem. Refleksjonatorach. torach. Dzięki kozakom. Tak. No i potem ruszyliśmy już z koksem. Mhm. Pamiętam też zakłady, obsługiwaliśmy zakłady mięsne w nisku, brały od nas, później to już był taki abonament, bo oni tam systematyczne zamówienia co miesiąc składali i to już było piękne, bo było wiadomo, że od pewnych zakładów, od pewnych odbiorców cały czas stałe zamówienia będą wpadać, a my hurtowo, Bach Bach, tylko system, przy tym już nie trzeba biegać, wpada to informacyjnie mhm. na faks, wtedy jeszcze faksy były w modzie. No i my to dalej, wszystko było poukładane, więc to super sprawa, nie? Mhm. Chociaż myślę, że to gdzieś pozostało, bo jakby sprzedaż hurtowa bardzo dobrego produktu pożądanego to jest coś, co, co do dzisiaj gdzieś mhm. tam trwa. No... Czekaj, poczekaj, czekaj, czekaj. Zatrzymajmy się, bo obydwoje wiemy, że ty jesteś yy, mówcą, który ma dużą lekkość wypowiedzi, więc jeżeli ja ci nie będę przerywał, to tak zadam jedno pytanie na cały wywiad, nie? Więc chcę poruszyć trzy rzeczy. Pierwsza. Czy biznesowo przerosłeś swoją rodzinę pod kątem skali? Nie, oczywiście. Myślę, że to już... Yy... Wtedy właśnie to lata 97 i 2000 to. No i teraz poczekaj, 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 bo to jest, to jest pierwsza część pytania, nie? I dalsza część. Co spowodowało, że ich przerosłeś? Ponieważ wyjść z cienia przedsiębiorczych rodziców, to dla wielu ludzi jest wyzwanie, którego nie są w stanie podjąć. I zawsze są tym synem tego, czy córką tamtej, no a ty zakładam, że przerosłeś ich o kilka rzędów wielkości, więc. Co oni zrobili inaczej, że miałeś napęd, aby zbudować taką skalę? Myślę, że kilka, kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt razy, bo to yy, oni wierzyli w sprzedaż produktów, tak jak mówiłem, warzywa, owoce i produkcja tego. Nawet trochę tych działek kupili, żeby można było to produkować, ale to cały czas było yy, to cały czas było myślenie yy, małych biednych przedsiębiorców. W, na małym, biednym terenie, z bardzo uzależnionym odbiorcą tego towaru, którym był wtedy Hortex, który zresztą gdzieś tam w latach pod koniec lat 90. czy 2000. zmył się stamtąd, został wykupiony, przekupiony. Tam przerobili to teraz, już jakby nie produkują soków soków horteksowskich się nie produkuje, teraz tam z cysternami z Chin sprowadzają jakieś koncentraty, rozcieńczają i puszczają to w obieg, nie? To całkowicie, bo, bo taniej, bo lepiej, tak? Więc jakby oni nie mieli szans na takie wybicie się, a ja myślę, że zmiana rynku, na większy rynek, rynek wojewódzki jakiś, sprawia, że dociera się z kontraktami do przedsiębiorców, którzy Potrzebują określonych usług, czy towarów, albo do odbiorców, do klientów, no i wtedy robi się obrót, nie? Robi się sprzedaż. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją cenną wiedzą i doświadczeniem z tysiącami widzów i słuchaczy przygód przedsiębiorców, to piszcie na kontakt małpa przygody.tv. Czy już wtedy miałeś takie poczucie, że ich model działania nie jest takim najskuteczniejszym, najbardziej wymarzonym dla ciebie? Czy to, że ty przedeś w innym kierunku, to był totalny splot okoliczności. To znaczy, i... dla mnie to była poniekąd praca niewolnicza wtedy, nie? Hmm. E, to znaczy, wyobraźmy sobie, wracasz ze szkoły, jesteś w liceum i pierwsze, co słyszysz po powrocie do szkoły, trzeba jechać na działkę, bo zbieramy wiśnie albo bo zbieramy agrest. Oczywiście formy zbierania były różne, gdzieś tam udoskonalaliśmy tylko to. E, natomiast było to bardzo mocne uwiązanie, czyli jakby no, nie było dyskusji z rodzicami, trzeba było jechać i, i mm. pracować. I bardzo często była to ciężka praca, w pocie czoła, w gorącu, w upale. No tak jak sobie wyobraźmy, no, dzisiaj mamy 31 stopni, no i teraz mamy y, końcówkę czerwca i trzeba zrywać agresy z krzaków. Y, no i trwa to ze dwa tygodnie od rana do wieczora, codziennie, nie? I ty, zamiast jechać gdzieś na, y, nad wodę z chłopakami, z kolegami, bawić się, bo to jest ten czas, liceum, nie? końcówka liceum, to, to zasuwasz. I to, y, to bardzo mocno zniechęcało, ale też jakby no wszczepiało tą pracowitość, myślę, mm. i, i ten sposób myślenia. Plus pokazywało ci, czego nie chcesz. A to jest też bardzo cenne. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Mm -hmm. Tak jeszcze w myślach mi szybko przeleciało. Akurat wśród moich dzieciaków tego już nie było. Nie było takiej pracy. Więc być może nie było tego przyzwyczajenia, bo już wiele rzeczy było, nie? Więc jest całkiem inaczej. My w szkole średniej czy podstawowej, gdzieś tam ze dwa razy byliśmy na wczasach nad morzem, w Karwi i to był sukces, nie? gdzie tam dwa razy dojechaliśmy samochodem marki Maluch, Fiat 126P i, i, i to był sukces, gdzie 12 godzin się jechało. Dzisiaj z Łodzi do Gdańska jedzie się 3-4, w zależności jaką prędkością, jakim samochodem. I, I no, dzisiaj mamy całkowicie inne czasy. Natomiast... Chyba jest łatwiej dzisiaj zrobić biznes. Dzisiaj mamy dostęp do internetu, mamy całą masę pomysłów. Dzisiaj jest pomysł, jest internet, wrzucasz, sprzedajesz, masz masę klientów, tylko kwestia dobrej reklamy, dotarcia, do odpowiedni marketing. nie? To tylko kwestia, jakich masz dobrych marketingowców, sprzedawców, jak jesteś w stanie się przebić. A co sądzisz o tym, o takiej opinii, która czasami krąży w niektórych kręgach, że w latach 90. to było łatwiej, bo niczego nie było. Kiedy było łatwiej, teraz czy wtedy? Myślę, że wtedy nie było takich systemów dystrybucji jak dzisiaj. A oczywiście nie było pewnych produktów, można było je ściągać. Ja dodam tylko, że po trzech latach dyskoteki to mnie gdzieś tam też zmęczyło i szwagier zaraził mnie sklepem komputerowym, w którym on pracował, stwierdził, możemy my taki założyć. I założyliśmy dwa sklepy w Stalowej Woli i w Lublinie. I zaczęliśmy ściągać towar z zagranicy. I wiedzieliśmy, że jak pojedziemy za granicę i ściągniemy ten towar, to więcej zarobimy. To była kwestia tylko, co kiedy jak. No, lata 80., 90. to w ogóle inna bajka, bo całkiem inny handel, na e, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. W Polsce wielu wtedy biznes kojarzy gdzieś tam na stadionie mhm. tysiąclecia, gdzieś tam ściąganie czegoś z Czech, z, nie wiem, Związek Radziecki to nie, ale Rumunia, gdzieś, gdzieś tam Węgry, wyjazdy za granicę do, do NRD może no jakiś kosmos, ale słyszę takie opowieści, że się pakowało w małego Fiata różne towary, jechało się gdzieś tam, sprzedawało za granicę, wracało się. I przerwę, no właśnie a tak. propos tego, że kosmos, no bo e, czasami właśnie jak się słyszy, że w tamtych czasach było łatwiej, bo nic nie było, no ale właśnie przez to, że nic nie było, to nie było łącznie dostępu do informacji, nie było, zakładam, tylu grup networkingowych, nie było możliwości dialogu z chatem GPT, łączność była utrudniona, wszystko wyglądało generalnie inaczej, więc jak w tamtych czasach ty szukałeś informacji, wiedzy? to były, Bazowałeś na twardych danych, bazowałeś na zasłużonej opinii, czy bazowałeś na swoich flakach, na intuicji? Jak się wtedy podejmowało decyzje? No posłuchaj, więc jakby lata, tak jak mówię, 97-2000, dyskoteka to jest dosyć prosty biznes, nie? Mhm. Czyli masz rynek regionalny. Im bardziej dotrzesz do ludzi z informacją, tym więcej ściągniesz przyzwoite ceny biletów i, i biznes działa. Ja tylko powiem, że na przykład na Andrzejkach przewijało nam się od 300 do 500 osób, więc tylko odpowiednia cena biletu, która może sprawić jeszcze lepsze zyski. Potem mamy Sylwester, gdzie wtedy już rodzice przyjeżdżali, pomagali mi w organizacji. Zaplecze kuchenne mieliśmy swoje, więc oni jakby gotowali przepyszne rzeczy, a potem mieliśmy super Sylwester, gdzie też liczba była od 150 do 300 w zależności w którym roku. Takie na swój sposób pokrzepiające, nie? że wiesz, ty rośniesz, w pewnym momencie pomagają ta, ci rodzice, ta, 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 robicie ta. to razem, coś pięknego. No, jeszcze wtedy byli w stanie, byli na siłach i na, na, super wdzięczny też im jestem za to, że pomagali. A potem robimy gdzieś tam krok dalej, nie? czyli sklep komputerowy, który też działa w określonej miejscowości i mamy możliwość dotrzeć regionalnie jakby do... Do klientów. Pamiętam, żeby zwiększać intensywność działania, zatrudnialiśmy studentów z uczelni wraz z profesorem, wtedy jeszcze Gentkiem, który chyba ty teraz już nie żyje, ale, ale który pomagał nam robić różnego rodzaju badania marketingowe, różnego rodzaju wprowadzał nam systematykę, ekonometrię, statystykę po to, żeby gdzieś tam wyciągać ze sprzedaży jeszcze więcej. Pamiętam, jak wpadliśmy na pomysł, że jeden ze studentów zrobi badania we wszystkich szkołach, kiedy kto ma zamiar Kupić komputer albo kiedy by miał kupić. E, szkoły się zgodziły na to. To były takie badania, oczywiście, żeby takie informacje uzyskać, ale w tych ankietach to były różne pytania. Tak. I jakby cel był troszeczkę inny, przedstawiany szkołą, ale po to, żeby się przebić. No i mieliśmy informacje tam z 10 tysięcy rodzin, e, jak oni wyobrażają sobie zakup komputera, jak można do nich potem dotrzeć. Wtedy nie było internetu, nie było SMS-ów, nie było grup, więc jakby wtedy tak próbowaliśmy. I e, hmm. dzisiaj jest prosta sprawa. Ja powiem tak. Hmm. Jak zresztą większość osób wie, dzisiaj z nieruchomościami mamy dużo do czynienia. Ja. W tym roku 60 transakcji zaczyna, zaczęliśmy lub zaczniemy na rynku pierwotnym, czyli 60 flipów to jest inicjacja, rozpoczęcie. Nie wiadomo, czy się skończą w tym roku, czy przejdą na następne, ale mniej więcej taka liczba flipów w tym roku będzie realizowana, poza tymi, które były w poprzednim. W poprzednim mieliśmy 85 transakcji rozpoczętych. Tam połowa mhm. z tego to była flipy skończone, nie, nawet chyba z 52 dwie transakcje zamknęliśmy. Ale nigdy nie myślałem o tym, żeby mieć swoje biuro architektoniczne. I teraz nagle sobie stwierdzam, kurczę, po co to zlecać komuś, jak pewnie z na takim projekcie zostaje. No to jeżeli robimy 50 projektów, to 50 tysięcy zostaje. No to czemu oddawać komuś 50 tysięcy, jeżeli to może zostać u nas? No dobra, to jest myśl, tworzymy biuro architektoniczne, że tak powiem w skrócie, nie? Zwał jak zwał. No więc bardzo szybka sprawa, wrzucamy na pracuj.pl zatrudnimy architektów wnętrz do projektowania architektury wnętrz mieszkań, które flipujemy. No i potem okazuje się, że się zgłasza 133 osoby. Mamy zlecenia właściwie, które czekają. Łączymy wszystko w pary. Bach, Bach. Działa? I działa, funkcjonuje, no i okazuje się, że faktycznie gdzieś tam w okolicach 1000 do 1500 z każdego projektu może zostać. Mm -hmm. No i yy, bardzo łatwo taki deal dzisiaj można zrobić. Mm. To znaczy taki biznes stworzyć, nie? To znaczy dzisiaj, jeżeli ktoś ma fajny pomysł, to tylko myśl, jak będzie sprzedawał. Oczywiście my łatwiej, bo nie musimy zabiegać o klientów, bo jakby sami mamy i społeczność, która mhm. tego potrzebuje, i, i sami pracy. tworzymy, więc jest możliwość wykorzystania, ale jakby chciałbym przekazać jest myśl, jest tam portal ogłoszeniowy, który pozyskuje pracowników. Może tak to powinienem powiedzieć. Mhm. No, i jest internet, komunikacja, nawet nie musimy rozmowy rekrutacyjnej przechodzić, bo ktoś przysyła CV. A ja mówię, robisz pierwsze zlecenie testowe. Jak się spodoba, Wszystko to dostaniesz kasę. Jak nie, to ci nie wypłacamy kasy. Mhm. Ze 140 osób, chyba 20 osób się decyduje na takie podejście. Wybieramy te 20 osób. No jesteśmy po pierwszych 15 projektach. Może tam ze dwa są słabe, ale reszta jest ok, mhm. Jest z czego wybierać. Dobra, no to podpisujemy umowy, z którymi się najlepiej współdziałało i już jest maszynka, już jest fabryka, nie? Poczekaj, ja jeszcze chwilę podrążę, bo na ten moment, po niecałych 20 minutach rozmowy, można odnieść wrażenie, że generalnie wszystko, co ci szło jak po maśle. Że tylko tylko że z górki. wtedy była tylko cały czas ma mała skala, nie? Bo to no dobra, ale nawet przy skali są pewnego rodzaju zakładam wyzwania, ślepe uliczki. Myślę, jak że chociażby wtedy szło z górki. z tym. Księ księdzem, który nagle wiesz, tak. daje ci pierwszą lekcję biznesu, że jak za bardzo odsłonisz kulis swojego modelu biznesowego, to tak. ktoś może tak. to zawinąć. Oczywiście to się nie, nie, nie zdarza zawsze, to się nawet nie zdarza często, ale takie sytuacje mogą mieć miejsce. Ale czy były jakieś takie inne sytuacje, które pamiętasz, gdzie było ci trudno? A jeżeli nie, to też ja, ale powiedz to, uczciwie. Posłuchaj, bardzo prosty to jest tak w pewnym momencie mamy tę dyskotekę, załóżmy tam trzy lata i jedyny proces to jest poznawania funkcjonowania każdej komórki, czyli mamy Szatnie, mamy sprzątanie, mamy bar, mamy DJ-a. No i marketing, którym ja się zajmowałem, pozyskiwanie klientów, organizowanie imprez okolicznościowych, bo to też było półmetki, urodziny, studenci czy e, uczniowie, więc no, jakby masa chętnych wtedy była. Na to, Czyli nie. robienie szumu wokół projektu zawsze była Twoja supermoc. Tak jest. Radio, wtedy jeszcze czy to Lublin, czy to Leliwa na Podkarpaciu. Potem mamy supy ogłoszeniowe. Prosta sprawa była, nie? Jedyne co, no to nie wiem, organizujesz koncert Kazika, bo i takie organizowaliśmy. No i nagle okazuje się, że przychodzi grupa tam 20 uzbrojonych, no ale to masz swoją ochronę. Masz szefa ochrony. Oczywiście to jest współpraca z agencją, którą się podpisuje umowę, nie nie tam. Ale potem zaprzyjaźniasz się mm. z nimi, potem okazuje się, że są nawet Twoimi ochroniarzami, jak trzeba, nie? mieliśmy taki, Patronami. Tak, tak. Mieliśmy taki deal, jak e, e, pamiętam, nawiązaliśmy współpracę z człowiekiem z Zaczyna, Kopa... To była grupa przestępcza? Nie, to znaczy no, ochroniarze. Ochroniarze nie. nie. Okej, okay, dobra. Nie, no, byli ludzie, którzy sobie dorabiali jako w Agencji Ochrony Osób IMienia po, po godzinach, nie? Mm -hmm. Natomiast y, pamiętam taki deal z zakupanego facet prowadził klub i chcieliśmy z nim nawiązać współpracę, że ono tyle koncertów prowadzi, tyle fajnych ludzi zaprasza. No to co mamy to powielać? Mówimy, słuchaj, róbmy to u nas, my mamy wszystko co trzeba, tylko nie mamy dostępu do tych ludzi, więc ty ich zapraszaj i będziemy razem organizować. Koncerty. No i dochodzi do pierwszego, drugiego koncertu, ale okazuje się, że coś jest niedograne. Okazuje się, że jest jakaś wtopka, jakaś lipa totalnie, no i on ma jakieś duże pretensje. No i nagle okazuje się, że on przyjedzie no i będzie warszał na nas. No i wtedy dogadujemy się z ochroną, słuchajcie, bądźcie. Chłopaki mają pozwolenie na broń. Pamiętam, są. Ten z zakopanego przyjeżdża, dosyć mocno wkurzony, wyciąga sam spluwę, oni wyciągają spluwę. No i też to była taka jedyna chyba okoliczność, która gdzieś tam zmierziła mnie, nie? Hmm. Że było gorąco. Że było gorąco. A tak, no to raz, kiedyś tam byłem wezwany do prezesa fundacji. I po jakiejś imprezie też goście przeszli wokół budynków, bo to było na osiedlu studenckim, na miasteczku studenckim, porywali rynny ze wszystkich budynków. No i był problem, jak nasza ochrona działa, że po prostu nie jest wszystko zabezpieczone, ale jakby to tam, hmm. Takie problem to nie problem. No, dało się to w jakiś tam sposób załatwić. Mhm. Nie? Ale idąc dalej, bo. Jak się z tobą rozmawia, a już się znamy trochę, to ja mam takie wrażenie, jeżeli błędne, to mnie wyprowadź z błędu, tak. proszę. Mam takie wrażenie, że ciebie bardzo, Jara, sprzedaż. Że ty tak. to lubisz robić. Nie? Jak o tym mówisz, to tak. wręcz y, tobie się zmienia aura. Wręcz promieniejesz nagle, kiedy o tym mówisz. Masz taki drive do tego. Sprzedaż, teraz... wyniki, cyfry, pozyskiwanie klientów. No właśnie, no i teraz powiedz mi, w czym tkwi sekret takiego podejścia, zderzając to z tym, że nadal jeszcze w niektórych kręgach społecznych pokutuje takie przekonanie, że słowo, słowo sprzedawca, handlowiec, nie jest słowem, wokół którego jest największa estyma, jak chociażby wokół lekarza, prawnika. No właśnie, szkoda, dlatego tak dalej, że nie? wiemy, lekarz, prawnik, to co mówisz, lata nauki, doświadczenia, pracy, całkowicie inna ścieżka. I gdyby ktoś powiedział, czy iść na studia, czy nie, oczywiście, to jest bez tego, no, jakby nie, nie przebrniesz. Musisz to wykuć, musisz zrobić praktykę, i tak dalej. W przypadku handlowców nie. Wystarczy dobro, dobre szkolenia, dobre przekonanie, dobra gadka. Obycie ze słuchawką telefoniczną, czy, czy z mailem, czy. czy... Mhm. No oczywiście studia potem rozwijają możliwości w ogóle wykorzystania całego marketingu do tego, żeby odpowiednio budować oferty, żeby odpowiednio właściwie wszystko robić. Nie? Jakby tutaj ja też nie, nie to ujmuję. Musisz trafić naprawdę dobre studia. <laughs> nie ujmuję studium. Ale faktycznie szkolenia tutaj nam wiele więcej dawały, i wyobrażenie na takich szkoleniach, kiedy siedzisz i, i mówca mówi ci coś, a ty nagle budujesz to w myślach, mówisz, ja to wykorzystam, wow, zbuduję coś więcej, to jest coś, co gdzieś tam sprawia, że jest ok. A potem widzisz na koncie bankowym, bach, 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 nie, 50 tysięcy za 50 tysięcy, po 50 tysięcy, co dzień wpada, wpada, wpada. No to są takie marzenia, gdzie mhm. wszyscy handlowcy. I teraz uwaga, z handlowcem jest tak. Ja uważam, że dzisiaj jeżeli jesteś handlowcem, dobrym handlowcem, a dobry handlowiec sprzeda każdy produkt, niezależnie jaki to będzie, to jest kwestia tylko sposobu, tak, przedstawienia oferty, dystrybucji kanałów i tak To właściwie każdy handlowiec yy, sam w sobie już jest ma to bogactwo, bo gdyby w pewnym momencie zbankrutował, wyjeżdża na bezludną wyspę, ma tylko do dyspozycji telefon, to jest w stanie porozumieć się z producentami i sprzedać im wszystko. Dzisiaj jest tak, że sprzedać jest trudno. Tak jak zawsze było trudno. No jest duża konkurencja, mm. chyba że się trafia na jakiś naprawdę rewelacyjny produkt, którego nie ma, no i ten produkt Bach ma zaskoczenie i leci. Ale jest takie powiedzenie, że wyprodukować można wszystko, ze sprzedażą gorzej. Więc dzisiaj wszystkie firmy się zabijają o dobrych handlowców. Więc jeżeli jesteś dobrym handlowcem i wiesz, jak to sprzedać i umiesz to sprzedawać, no to jedziesz, nie? Nie stać się dobrym handlowcem. Uważasz się do, za dobrego handlowca? Myślę, że tak, ale to oczywiście lata praktyki, słuchania, mhm. rozmów, umiejętności negocjacji, domykania tej sprzedaży, budowania oferty, mhm. wybierania tego produktu. To gdzie jest pareto w byciu handlowcem? Które 20% daje? 80%. Ja myślę, że aktywność defektów. przede wszystkim. Aktywność. W 2000 roku, kiedy kończyłaś się nasza przygoda ze sklepem komputerowym, wyjeżdżaliśmy za granicę, żeby ściągać drukarki. To jakby widzieliśmy, że stamtąd dostarczanie drukarek kanona, takich prościutkich, kupowaliśmy po 240 zł, sprzedawaliśmy po 480, zaczęliśmy jeździć dużą przyczepą i podczas jednego z takich wyjazdów, jeden ze wspólników, bo miałem dwóch wspólników, wykiwał nas, przefakturował cały towar, który mieliśmy w kredycie kupieckim na swoją firmę, pchnął go gdzieś, a my pozostawali, pozostaliśmy z długiem. Solidarnie, 300 tysięcy. Nie? Niewyobrażalnie wtedy duży dług. Nie mogłem go przeskoczyć przez Kilka LAT, nie? Musiałem go odrobić. Jak się z tym czułeś? No paskudnie, nie? Zostałeś zrobiony w bola, ale to jakby powróćmy do tego momentu, mm. gdzie przed chwilą powiedziałeś: wszystko ci szło z górki. Było fajnie, pięknie, my chcieliśmy więcej, dyskoteka się znudziła, poszliśmy w sklepy komputerowe, no i okazało się, że cię bliska osoba kiwa, nie? Wbija ci nóż w plecy. Kilka razy w biznesie miałem tak, że ufałem komuś a potem ktoś wykorzystywał to no i wywracał wszystko do góry nogami. Mhm. Sprawy sądowe, prokuratura próbowała udowodnienia jakiegoś wyłudzenia tego towaru od firm komputerowych i tak dalej. Dużo żeśmy się wtedy nazmagali, na szczęście wszystko zostało morzone. To co zostało, no to tam ze 300 tysięcy zasądzone łącznie mhm. dla sześciu chyba wierzycieli korporacyjnych. Kwestia zapłaty. No ale system wiemy jak działa, to znaczy no, jeżeli dłużnik nie ma skąd płacić, no to nie idzie siedzieć, tylko czeka się aż odrobi, tak? Ja tylko dla porządku powiem, że cały czas jesteśmy przy pytaniu, jakie jest pareto handlowca, ale skoro poruszyłeś tak ciekawy wątek, to musi być dygresja tak. e, i pytanie w ramach tej dygresji, a mianowicie, jakie wnioski wyciąga się w sytuacji, w której ktoś bliski jak to powiedziałeś, robicie w bola y, tak mocno. Nie da się robić biznesu y, nieopartego na zaufaniu, więc ja staram się ufać wszystkim, chociaż dzisiaj y, od, w odpowiedni sposób zabezpieczam się pisemnie. Jeżeli jest kontrakt, jeżeli jest umowa, jeżeli sprawdzą to sprawnicy, jeżeli oni to zarekomendują, no to wchodzimy w to, nie? I mhm. wiadomo, że czasem trzeba odpuścić, czasem trzeba w, negoc w negocjacjach coś. Też od siebie dać, ale istotą jest, żeby mieć papier, żeby, żeby mieć zabezpieczenie, podstawa ewentualnie do, do dalszego sporu. Wtedy on to zrobił i jakby prokuratora wobec niego też umorzyła postępowania, ponieważ nie było zapisów w umowie spółki, że dwóch na przykład z zarządu decyduje o działaniach spółki, podejmuje decyzję co do transakcji, mhm. czy do, co do kwot, czy co do przelewów. Dzisiaj tak się to praktykuje, że dwa podpisy, tak jak mamy spółki deweloperskie, to co najmniej dwa podpisy członków zarządu musi być Czyli dwóch. Na bazie nie? twoich doświadczeń to powinien być standard. To powinien być standard. Okay. Wtedy tego nie mieliśmy. Prokuratora stwierdziła, że on miał prawo tak zadecydować, No a tam stworzył jakąś swoją opowieść, historię, że gdzieś te pieniądze dalej wypłynęły, on ich nie mógł odzyskać i tak dalej. Więc jakby. takim charakterem swojej historii. Tak jest. Mhm. I potem y, stoję przed dylematem. Wyjechać za granicę i tam odrobić, chociaż to jeszcze mamy przed otwarciem granic Unią Europejską, mhm. więc to jest trochę takie <laughs> i niekomfortowe, i nie, jakby poza komfortem w tej strefie biznesowej i komfortu. Poza tym, całkowicie nieznany temat dla mnie, trudny. Odpuszczam. Inny, zostać na etacie i mieć komornika do końca życiu na karku, który by tam kasował z Twojego wynagrodzenia. Kiepska perspektywa. No i znowu kolejny, otwierasz biznes, który pozwoli ci szybciutko to odrobić, tak? Miałem pracownika wtedy na serwisie Sebastiana, yy, który przyłączył się w 1999 roku. Notabene, do dzisiaj pracuję, to już jest 24 lata ze mną. 24 lata. Mm. I Sebastian mówi: Słuchaj, ja umiem tworzyć strony internetowe, ty idziesz w rynek, sprzedajesz, a ja będę je sprzedawał. No i totalnie startujemy od zera, więc ruszam w rynek. Wakacje 2001 um, roku, i codziennie odwiedzam klientów i przekonuję ich, że mogę im sprzedać mm. stronę internetową. Z jakim skutkiem? Problem duży ze względu na to, że wielu z nich komputerów nie miało w firmach, a co dopiero mówić o internecie, który wtedy wchodził, co była dla nich wielką magią. Ale jakby to było odpowiednie przekonanie. Po pierwsze, czy musisz mieć odbiornik radiowy i słuchać go, żeby tam wykupić reklamę? Nie, no to jest kwestia wiary, a to są nowe rynki. To jest coś, co się rozwija. Jeżeli pierwszy tam zaistniejesz, szybciej dotrzesz do klientów. No Czyli i, takie tłumaczenie przez analogię. I oni to kupują, to jest pierwsza rzecz. Yy, druga rzecz... Yy, która tam bardzo istotna była, właśnie taka, że yy, no, istotą jest to, żeby ci odbiorcy, którzy tam istnieją, zauważyli, że ty jesteś i że mogą hmm. coś od ciebie kupić. Tu się wtrącę, bo teraz wracamy do tego głównego wątku, czyli aktywność. I że... teraz. Zaczyna się aktywność. Tak, ale właśnie poczekaj, powiedz mi. I to jest ta dygresja no. do 80%. Tak, tak, o tak, które tak, ja, tak, tak, tak. Właśnie ja, ja to teraz chcę pogłębić, nie? no bo chciałem od razu dopytać, czy ty. Na przestrzeni swoich lat kariery, będąc, no, chyba praktycznie handlowcem całe życie, no, bo nawet ja, Myślę, ja dzisiaj, że tak. dzisiaj też tak ci postrzegam, że jesteś frontmanem, wychodzisz na scenę, występujesz na YouTube, jakby promujesz te, tematy, w których siedzisz. Więc czy miałeś coś takiego, będąc handlowcem, że najpierw musiałeś poświęcić masę czasu, żeby zrozumieć produkt i ten kontakt z klientem tak maksymalnie odsuwałeś w czasie, czy raczej zamykałeś przyłbice i wychodziłeś w rynek bardzo szybko, żeby się zderzyć tak. z tym, o co klienci pytają, czego nie rozumieją? Z czym się nie zgadzam? Jestem Jak było? zdania, że praktykę nabywa się w terenie. Ehm, błędem jest, kiedy chcesz dopracować jakość produktu swojego czy usług i nie wychodzisz z tym do klienta, tylko, tylko produkujesz, produkujesz, produkujesz. Pamiętam, Jeśli w, 20... w salce 2019 zagadanie. takiego znajomego, który mówił, że stworzy szkolenia z kryptowalut. 2019. Po pół roku ma już kontent, ma wszystko, ale mówi, że musi to dopracować, bo nie jest to skuteczne. Dzisiaj mamy 2023, do dzisiaj te szkolenia nie ujrzały światła dziennego. Ja mówiłem, idź, publikuj, staraj się, a dopracujesz sobie w trakcie. Więc moja raczej wizja była taka: idź, ucz się w, ucz się w trakcie. Nie? No fajnie, jak idziesz, możesz z kimś to konsultować. Czyli e, wtedy jeszcze dosyć ścisły kontakt z uczelnią mieliśmy. Więc staraliśmy się konsultować z naszymi teoryka, teoretykami, profesorami, to w jaki mhm. sposób tą sprzedaż najlepiej prowadzić. Czy oni, profesorowie teoretycy, czy oni faktycznie dawali celne porady? cenne, tak, bo jakby no, w podręcznikach też jakby można powiedzieć... Yy, mo, coś tam można znaleźć. Coś można znaleźć, jeśli chodzi o teorię, Trudno powiedzieć, czy ci, co pisali, to są praktykami, czy nie, ale jakby to, to dzisiaj się to samo przewija. Gdybyśmy zerknęli na porady Briana Tracy'ego, które były słynne w, gdzieś tam w pierwszej połowie w jeszcze poprzedniej dekady, to dzisiaj jakby to, to sprzedaż opiera się właściwie na tym samym, to jest tylko kwestia odpowiedniego produktu, dobrego marketingu i działania w terenie. Nie? Mm -hmm. Ja bym to tak powiedział. Pierwszy dzień, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty zero sprzedaży. Chodzę od klienta do klienta. Próbu tych stron internetowych. I nie ma żadnej sprzedaży. No ale nie mam wyjścia. Mam nóż na gardle z jednej strony. Z drugiej strony, ja wierzę w produkt. To są początki. No szkoda, że początki. Ale już niektórzy mają te strony internetowe, można się powołać na Waszą konkurencję. Zobaczcie, Wasza konkurencja ma. Szukaliśmy konkurencji, wskazywaliśmy na to. 20. dzień, 25. 20, 35. dnia miałem złożone około 100 ofert sprzedażowych i to był 28 sierpnia 2001 roku. Pamiętam jak dziś 5 podpisanych kontraktów na łączną wartość tam w okolicach 3000 zł. No i to był początek. I to był początek, i w, w odniesieniu niezależnie co robimy, Liczy się działanie. Hmm. Tak jak na przykład ja mam takie statystyki, gdzie na moich szkoleniach z, z 1200 osób 800 zrobiło, 900 zrobiło swojego pierwszego flipa pod moim okiem. No i pada pytanie, a co z tymi 300? Zrobiliśmy ankietę. 60% osób z nich wskazuje na to, że nie ruszyli dupy. Hmm. Aż tak proste. Aż tak proste. Lubię ludzi, którzy przychodzą, mówią: "Nie mam wiedzy, nie wiem jak", ale oni idą i próbują. Robią te wszystkie rzeczy, o których im mówię punkt po punkcie, czyli badają rynek w nieruchomościach, składają oferty, chodzą, chodzą. Dlaczego Robert Kiosaki powiedział: "Odwiedź 100 mieszkań, złóż 100 ofert, a na pewno jedną nieruchomość nabędziesz"? Bo to jest statystyka. Wśród tych 100 hmm. mieszkań mamy takich różnych sprzedawców, sprzedających, którzy są zmotywowani, którzy mają różnego rodzaju problemy. A nawet są mięscy, żebym powiedział. Ostatnio mieliśmy człowieka, który wstaje na szkoleniu z remontu i opowiada, jak kupił swoją tą pierwszą nieruchomość i mówi, słuchajcie, nie uwierzycie, eee, dwa dni przed aktem notarialnym dzwoni sprzedająca i mówi, że ma wyrzuty sumienia. Dwa dni przed aktem. Fajna transakcja, wszystko dopięte. Ta dzwoni, mutruje. On się zastanawia, kurczę, o co kaman, no niech pani powie, ale, ale w czym problem, że ma pani wyrzuty sumienia? Że za drogo panu sprzedaje, jeszcze bym 20 tysięcy obniżyła, jak panu nic nie szkodzi. bo mi nie ma problemu notariusza, to oczywiście dopniemy, jeżeli pani się z tym lepiej będzie czuła. <laughs> czyli mamy nawet takich sprzedających, którzy mówią, nie liczy się cena, byleby poszło w dobre ręce. Mm. Jeszcze sprzedać psa czy konia, to bym to zrozumiał. Nawet z samochodem się zdarzało, ale mieszkanie, jakie mm. to ma znaczenie, kto to kupi? Ja sprzedaję sprzedaje, pozyskuję kapitał, no ale ktoś ma taką wizję i teraz. Motywacje są różne. Składasz 100 ofert, to trafiasz na różne osoby, które są różnie zmotywowani mm. i dogadujesz się z kimś, kto akurat ciebie polubił, a nie tamtego pośrednika czy tamtego mm. sprzedającego. Właśnie w biznesie jeszcze jest istotne to, że musisz, nawiązywać, musisz umieć nawiązywać relacje. I o ile załóżmy, byśmy skrócili aktywność do 60%, to pozostałe 30% to jest zaangażowanie, motywacja, to jest nawiązanie relacji, przekonanie tej drugiej osoby. I sprzedaż odbywa się sama. Na przykład ja mam w tej chwili w dziale marketingu Michała, który próbował osobistych rozmów z chętnymi na szkolenia z nieruchomości i on mówi ale mój problem to jest, bo ja nie umiem domykać. I mówię Michał, ty nie musisz umieć domykać. Jeżeli ty masz działanie, bo widzę, że chcesz rozpoznać ten temat i to wykonujesz, a z drugiej strony nawiązujesz relację z klientem, to sprzedaż właściwie sama powinna się zamknąć po prostym pytaniu czy na raty, czy za gotówkę, czy teraz, czy później, jak pani jest zdecydowana, co pani myśli, a może podpiszmy umowę, no proste kilka pytań i właściwie mamy to domknięcie. Jeżeli ktoś nie chce, to nie jest przekonany do produktu, to może nie uwierzył w ciebie jako handlowca, to może za mało włożyłeś energii, która wychodzi z mhm. działania. Zakładając, że wszystko to, co mówisz jest prawdą, no bo zakładam, że nie masz potrzeby kłamać, nie? więc zakładam, że, że wszystko, co mówisz jest prawdą, to... Skąd brałeś i bierzesz nadal taki niesłabnący entuzjazm do działania? No bo kiedyś chodziłeś od drzwi do drzwi, próbując, poczekaj, sprzedać stronę internetową za tysiąc złotych, a teraz zdarza ci się mieć spotkanie za spotkaniem, gdzie rozmawiasz z inwestorami o milionach złotych. nie? No i więc praktycznie całe swoje zawodowe życie zderzasz się z legendarnym nie, które powoduje, że na wielu pada blady strach, kiedy w ogóle myślą sobie o perspektywie tego, że ktoś odrzuci ich propozycję. Skąd ten entuzjazm u ciebie? Potem te 10 lat tworzenia spółki internetowej Go3, taką nazwę mieliśmy, go3.pl. Taką nazwę mieliśmy, bo w tamtym tygodniu sprzedałem tą spółkę w ogóle. O. Po 20 latach. Nie? No proszę. Więc y, fajny temat, ale y, zauważam, że to zaczyna działać. Jest fajny produkt, ja to sprzedaję, czyli zakładam, że są ludzie, którzy mogą sprzedawać tak jak ja. No to zbudujmy sieć. Wtedy też. Y, Trafiam do akademika, jeszcze dosyć ściśle się wtedy ze studentami żyło. Pamiętam, idę do kibelka, patrzę i kumpel, który praktyki u mnie robił, właściwie już kumpel, w sklepie komputerowym robił praktyki, również jest w kibelku, sikamy razem. I mówi, co u ciebie? Ja mówię, ty, mam niesamowity pomysł na biznes, możesz chcesz się przyłączyć, potrzebuję wspólnika. Potrzebuję kogoś, kto będzie... Um, ja jestem takim silnikiem, który napędza, a jeszcze trzeba kogoś, nawet bym powiedział mądrego, kto będzie tworzył wszystko. On miał pojęcie o grafice, miał pojęcie o marketingu, bo wcześniej się sprawdził na praktykach u mnie, więc widziałem. Ja mówię, słuchaj, a ponieważ byłem pod kreską, tak, już miałem sprawy sądowe, potrzebowałem kogoś, kogo potraktuję jako partnera, kto się przyłączy poważnie do biznesu, włoży swoją pracę za free i będzie czekał na przyszłe zyski. I on mówi, dobra, okej. Okay. Fajny pomysł, no i jedziemy. A pomysłem było to, że jeżeli ja mogę w naszej miejscowości sprzedawać te strony internetowe i wyciągać 10-15 tysięcy docelowo co miesiąc, no to poszukajmy takich więcej i w każdej miejscowości powyżej 20 tysięcy mieszkańców miejmy jednego handlowca. To było założenie. Mhm. No i zaczyna się. Zaczynamy. Wtedy przyłącza się do, do nas pani doktor Ewa Kosak. Która akurat psychologicznie z nami zajęcia miała i układa nam proces rekrutacji pracowników. I jeździmy po Polsce, we wszystkich miastach wojewódzkich rekrutujemy pracowników do sprzedaży stron internetowych. No i w 2010 roku mamy 120 handlowców w całej Polsce, kilka oddziałów, kilku kierowników, no i firma wyceniana już jest na 10 milionów. Chociaż wtedy nam entuzjazm opada, bo założenia były większe, plany były wyższe, nie zrealizowaliśmy tego, co chcieliśmy, już tak w skrócie. <laughs> A wtedy chyba Home pierwszy raz został sprzedany za 300 baniek, nie? I to rozpalało wyobraźnię pewnie. Tak, natomiast błąd, który popełniliśmy, utknęliśmy w rozwoju sieci handlowych tradycyjnych, gdzie od 2005 roku zaczęły już wchodzić sprzedaże internetowe. Nazwa Home, sprzedaż przez internet... Wyprzedzili nas bardzo mocno. My nie poszliśmy w tym kierunku i to chyba ten biznes pogrzebało, bo później sprzedaż odbywała się już internetowo, nie? Mhm. Czy tamta sytuacja nauczyła cię czegoś, co wykorzystałeś później? Tak. To znaczy, gdy dostrzegam, że można coś zmienić, wte do, do wtedy chyba byłem opory na zmiany, a jednak. Zmiany są bardzo potrzebne, cały czas rozwój i łapanie nowych sposobów, nowych produktów, nowego podejścia, nowych kanałów dystrybucji, otwarcia mm. się nie. Wiesz, do pewnego momentu Facebook dominował. Dzisiaj niektórzy mówią, że Instagram, TikTok, a dlaczego? A jak wchodził TikTok, to jakie mieliśmy pojęcie? Nie, nie, jaki TikTok? Nie, nie wchodzimy. Tam gdzie ci się, gdzie a jednak siedzą, jak cię tak. nie ma w TikToku dzisiaj, no to tak trochę słabo. A jednak no, u nas jest tak, że przez Instagrama bardzo dużo um, tych klientów pozyskujemy, ale też Instagram był w pewnym momencie odłożony na półkę i nikt się nim nie zajmował, bo dlaczego by Instagram... Więc jakby musisz być otwarty na wszystko, próbować wszystkiego, nowych sposobów, nowych kanałów. i Wtedy faktycznie nada, nadążasz i, i rozwijasz się. Mm -hmm. To wracając jeszcze na chwilę do tego legendarnego nie. Jak ty sobie radzisz z odmowami? Jakby w ogóle pozwala, żeby ci weszło do głowy, aby to cię zraziło? przez życie z faktycznie wieloma transakcjami, bo ym, taka fajna statystyka, kiedyś podsumowywałem <coughs> w tej firmie Go3 12 tysięcy zamówień przyjęliśmy. Mm -hmm. 500 handlowców, z czego setka była, czyli 20% takich naprawdę istotnych, z czego 20% pamiętam do dziś, bo wybijali się wysokimi wynagrodzeniami, bardzo dużą skutecznością, taką, że zarabiali po 30 tysięcy miesięcznie nawet przy sprzedaży tych stron i bardzo wielkie obroty mieli. Bardzo często słyszeliśmy, nie i cały czas słyszenie, bardzo często słyszenie. I jakby odpowiedź jest jedna: nie, nie znaczy nie. W tej chwili, na tą chwilę, przy tych okolicznościach, w tym rozumieniu, jeszcze przy takim poznaniu y, znaczy nie, może to być jeszcze nie teraz. W każdym razie nie, nie oznacza w ogóle zamknięcia transakcji. Jutro mogą być całkowicie inne okoliczności, może być inaczej zrozumiany pomysł, produkt, y, oferta, y, może być inaczej wykorzystana, może ją całkowicie kto inny przedstawić i wtedy już znaczy tak, nie? To mhm. jest kwestia tylko negocjacji i podejścia. Natomiast. Y, wiadomo że były takie dile gdzie usłyszałem nie i one nigdy nie doszły do skutku i szkoda bo były fajne gdzieś się przegrywało na tym poziomie natomiast jak e, dopóki piłka w grze no to wcale nie nie oznacza nie mhm. czyli jak sprzedajemy dzisiaj mieszkania i klient mówi nie i wychodzi to i tak dzwonimy do niego po trzech dniach w ogóle mieliśmy ostatnio taką fajną sytuację, dzwoni em, absolwentka i mówi Wojtek, no nie wiem co zrobić, nie mogę sprzedać mieszkania. Ja mówię, ilu miałaś klientów? 12. A do ilu zadzwoniłaś do nich później, po wyjściu ich od ciebie? No do żadnego. Po co? Żeby oni zobaczyli, że mi zależy? Hmm. Ja mówię, ale poczekaj, poczekaj. Ale zależy ci? Nie no, zależy mi. Aha, zależy ci i nie chcesz zadzwonić do nich, żeby... I zrobiliśmy takie badania, okazało się, że jeżeli klient nie zadzwoni w ciągu trzech dni, to już nie zadzwoni do ciebie, więc nic nie tracisz. Mm. Więc po trzech dniach dzisiaj każdemu mówię zadzwoń, bo i tak nic nie tracisz, a może się okazać. I robiliśmy mm. też takie badania fajne, które pokazywały, że dzwonisz i ktoś mówi, kurczę miałem właśnie do pana zadzwonić, ale nie miałem kiedy i tak się zbierałem. I teraz patrzę, jakby ktoś inny zadzwonił, to przejmuje transakcja, że ty zadzwoniłeś, no to ty masz przewagę. Mm. Poza tym dzwonisz, a klient mówi, o kurczę zgubiłem do pana telefon, dobrze, że pan dzwoni, patrz. Mógłbyś nie mieć tego klienta, bo ktoś zgubił te telefon. Dzisiaj, jakby w sprzedaży, to ty musisz grać pierwsze skrzypce i narzucać pewne tempo. Oczywiście, nie nienachalnie. Nie może to być tak, że kogoś zrażasz, dzwonisz, pytasz. My przy sprzedaży mieszkań mamy taką fajną zasadę, że robimy zdjęcia tradycyjne naszego mieszkanka i jak goś wychodzi, to takie 3-4 mu dajemy. On to rzuca później sobie na blat w kuchni i te zdjęcia leżą załóżmy, nie? Więc jakby ani nie zgubi telefonu i cały czas to gdzieś jest obok, ale jak zadzwonimy, to od razu on nas pamięta, bo nikt tak nie robi. To my mówimy, ja dzwonię, wie pan, dawaliśmy panu zdjęcia wydrukowane, to pan pewnie kojarzy. no tak, bardzo ładne mieszkanie. Hmm, punkt zaczepienia. No. I teraz oczywiście tam bardzo dużą rolę stanowi znowu to, co mówiłem, nawiązanie relacji. Bo jeżeli ten klient jest u ciebie i ty rozkochasz go, to jak później on ma do wyboru trzy inne mieszkania, a nikt go nie rozkochał w sobie, a są porównywalne i podobne ceny, to on wybierze tego, kogo bardziej lubi, kogo bardziej polubił. Hmm. Więc to też jest bardzo istotne i teraz dzwonimy do niego i przypominamy mu się, on mówi, o fajnie, że pan dzwoni. Nie? Hmm. Te obserwacje, które teraz poczyniłeś, one chyba pokazują, jak wiele transakcji my przegrywamy nie w prawdziwym świecie, ale w swojej głowie. W głowie, dokładnie. Jakie jeszcze widzisz u ludzi, którzy są początkującymi adeptami sprzedaży, takie zachowania, podejście, nastawienie, które ewidentnie szkodzi ich sprzedaży, a oni nawet nie mają tego świadomości. To znaczy, tu bym zwrócił jeszcze na taką bardzo istotną rzecz, czyli ten czas. Jedni zbyt są napaleni, i widać po nich, że im bardzo zależy Desperacja i zabijają transakcje, są zbyt upierliwi. Niestety a jednak klient powinien mieć ten komfort takiego nienarzucania się. Mhm. A z drugiej strony znowu ci, z drugiej strony znowu ci, którzy zabijają transakcje, bo nie dzwonią w odpowiednim czasie, czyli przewlekają, zapominają. Pamiętam, teraz byliśmy na targach w Poznaniu, targi mebli różnego rodzaju, także kuchennych. Urzekła nas jedna marka, czyli firma wstawiła na targi w Poznaniu wyrąbiste stoisko wyrąbiste stoisko, piękne meble kuchenne, które oni robią jakby powiedzieć modłowo, hurtowo, no tak tłumaczyli, ale naprawdę fajne, fajniejsze niż te, które mój stolarz robi. Ja mówię facetowi, chcę zaprosić pana na swoje mieszkania, bo mamy zrobionych osiem, pan zobaczy, jakie mamy fajne kuchnie, pan wyceni, mm. po ile takie kuchnie mogą być. A on mówi, dobra, ale w tym tygodniu po targach, ja mam tydzień robu, po powrocie zadzwonię do pana. I mm -hmm. kuźwa nie zadzwonił. I do dzisiaj tego wspominam, fajny facet, ale dał dupy niesamowicie. Bo my robimy tych mieszkań naprawdę masę. Kurtowo. Już nie wspomnę o tym, że budujemy i też jest pomysł taki, że jeżeli coś nam się nie będzie sprzedawać, to w Centrum Łodzi robimy wykończenie do końca, wynajmujemy w najmie krótkoterminowym, sprzedajemy jako gotowce czy cokolwiek. Więc jakby no dziesiątki mieszkań, że powiem. Czyli dziesiątki potencjalnych transakcji na kuchnię. To jest kwestia tylko wiadomo, ale to jest szansa, nie? Mm -hmm. I on z tego nie skorzystał, bo nie zadzwonił. Ja mam do niego numer, ja zadzwonię do niego, bo mi się podobały te kuchnie i tak zobaczę. Mm. No ale od targów minęło trzy miesiące, szkoda. Firma poniosła kasę na targi, na, na to, żeby się wystawić. Postawili tam... No brakuje mi słowa. No, nie wiem, debila? No nie chciałbym nikogo urazić, ale no mm. trzeba być debilem, żeby mieć kontrakt, bo przychodzi potencjalny klient. Ja jestem potencjalnym mm. klientem. No, ja byłem w krótkich spodenkach, w koszulce... Ale powiedziałem mu, że tam mamy cztery mieszkania hmm. i, i robimy trochę tych mieszkań, no nie wiem. Myślisz, no, że nie potraktował cię poważnie przez ubiór? Trudno powiedzieć. Nie mam pojęcia. Myślę, że dał ciała, bo wrzucił moją wizytówkę, albo nie zapisał hmm. numeru, albo po prostu mu się nie, nie chciało. Czyli to jest ten drugi typ. Nie zadzwoni nigdy, albo po czasie, i hmm. już jest przegrana transakcja. A tak jak podkreślam, no, ktoś poniósł na to koszty. Szkoda. Używając słowa debil pokazujesz, że ty sprzedaż traktujesz naprawdę poważnie. Poważnie, może debil, no nie wiem, w zależności kto co myśli, nie? Ale yy, ale może no prawo do swojej opinii, jakby I... tutaj nie, nie, nie bądźmy tacy turbo poprawni no bo... W firmie nazwałbym go idiotą. Mm -hmm. Idiota, bo zatrudnił się, poświęcił, przeszkolił, mm. jest tam, y, ktoś wydał na to kasę, a on to zmarnował i jakby no nie ma kontraktu, a może te kontrakty by były, to jest kwestia oczywiście no, mm -hmm. tam późniejszego przebadania się. Mm -hmm. Co w etapie, wybacz, jak tak ten temat, ale... Przez to, że ja sam w naszej firmie również sprzedaję, mam sporo uznania i szacunku dla handlowców, sprzedawców, no to staram się przy każdej możliwej okazji odczarowywać to słowo i wręcz pokazywać, że bycie handlowcem to jest prestiż, no bo jesteś bijącym sercem firmy, I jeżeli ciebie nie będzie, to wszystkie inne osoby, które wykonują oczywiście bardzo ważne zadania, od HR-ów, przez logistykę, finanse i tak dalej, wszyscy mogą się rozejść do, rozejść do domu. Jeżeli ty nie będziesz sprzedawał, nie będziesz przynosił e, klientów, nie? No, taka, taka jest rzeczywistość. Więc na, na przestrzeni tych lat, kiedy ty się rozwijałeś jako handlowiec, to gdybyś miał wskazać takie punkty, narzędzia, książki, przemyślenia, refleksje, które najbardziej cię ubogacały jako handlowca, najbardziej poprawiały twój warsztat, najbardziej poprawiały twoją skuteczność, co to było? Adam, Sharan i Roman Kawszyn. Taka para duet tworząca Alfianko. Szkolenie. Alfianko to jest przy boku. Oni jako handlowcy, oni jako szko szkolenie organizowali szkolenia handlowców, byli przy boku handlowca, rozwijali go, motywowali. I to jest chyba najprostsze, co, co bo książkę trzeba przeczytać. No film może jeszcze jest prosty, obejrzeć, nie? gdzieś tam jakieś ćwiczenia przejść, ale no, zapisujesz się na szkolenie, jedziesz do nich i, i się szkolisz. ich już nie ma, bo się rozstali dzisiaj szkolą oddzielnie szkoda ale są osoby, które mają tą wiedzę i w fajny sposób przekazują, nie? I na przykład w 2008 roku my z nimi nawiązaliśmy współpracę, kiedy ja, gdy zrekrutowałem zespół ha handlowców i szkoliłem go, pewne rzeczy do nich nie docierały, bo ja mówiłem to jako szef z jednej strony. Z jednej strony jako szkoleniowiec, ale z drugiej strony jako prezes firmy czy, szkoleń, czy, 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 czy szef. I to samo, kiedy oni mówili, ja powiem to samo, bo jakby te techniki są bardzo podobne, my, my je znamy, ale oni mówili może trochę innym językiem, z innym zaangażowaniem, albo przyjmijmy, mówił to ktoś inny, szkoleniowiec, autorytet z drugiej strony, mówił to samo. Oni o wiele lepiej go słuchali niż mnie. Ja systematycznie organizowałem szkolenia dla handlowców co kwartał, żeby przypomnieć im pewne rzeczy i zwrócić uwagę na to, co jest istotne. Ja się sam łapę na tym, kiedy bardzo często słucham różnego rodzaju yy, szkoleniowców, filmów, czy nawet jestem na ich wystąpieniach, yy, że znowu o czymś zapomniałem, znowu czegoś nie robię, y, znowu coś jest bardzo istotne. Czyli handlowiec cały czas powinien mieć ten węgiel dosypywany do paleniska, żeby mieć ten ogień. No i to albo to zależy od tego, co lubi. To mogą być książki, szkolenia, filmy, tak jak mówię. No tutaj widzę, masz na blacie niesamowite nazwiska. Yy, yy. Natalię Drysiak bardzo często zapraszam, jeśli chodzi o to, żeby powiedziała coś o, 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 od siebie o sprzedaży, nawet moim absolwentom, bo mówi to trochę inaczej i, i działa trochę inaczej. Mamy tutaj Marcina Grele. Marcin Grela działał kiedyś w mlm do którego trafiłem ze swoim zespołem przez przypadek. I urzekło mnie to, w jaki sposób MLM -y działają, czyli rozpracowałem MLM -y od środka po to, żeby wyciągnąć od nich jak najlepsze um, praktyki. praktyki i wdrożyć to w swojej firmie. I nawet niektóre elementy do dzisiaj mamy. Ale na przykład Marcin był taką osobą, który gdzieś tam, jako osoba w poziomie wyżej, robił szkolenia i tłumaczył nam pewne rzeczy, i on miał ten darnie, takiego przenikania, takiego docierania do serca handlowca, po to, żeby on intensywniej i lepiej działał. Niesamowity człowiek, więc ja myślę, że właśnie szczególnie w branży handlowej masie tych mentorów czy szkoleniowców, czy te wzory, na których się opiera, no, różne osoby różnie działają, dobiera się takich, które, takie osoby, które najlepiej do, do mnie przemawiają i, i, i z nimi się cały czas pracuje po to właśnie, żeby jak najbardziej intensywnie mhm. działać i to jest chyba to. Czy kiedy mam predyspozycję jako człowiek do bycia przede wszystkim handlowcem, a jednocześnie chcę być zamożnym człowiekiem, to czy będąc handlowcem jest szansa na to, że zostanę milionerem, czy nie bardzo? Myślę, że tak, bo to jakby ja też jestem handlowcem, tylko z nutką przedsiębiorczości staram się wszystko ubrać, czyli sprawić, żeby to mój produkt był sprzedawany, a nie czyjś. Um, dlatego też jakby nie jestem WML-em, bo trzeba byłoby się przebić gdzieś na samą górę, bo to wygrywają ci, co są na górze. Marcin wtedy wygrywał i jeszcze ktoś, kto był nad Marcinem, jeszcze, jeszcze bardziej wygrywał nad tym wszystkim fajne były produkty, fajna sprzedaż, fajna przygoda, niesamowite doświadczenie, ale lepiej samemu to wszystko układać. Więc ja wolę stworzyć swoją agencję architektoniczną, mieć swoich architektów i kasować z tego właśnie to, co kasuje ten, który jest na górze. Ale teraz uwaga, jakby ja bo w 2012 zaprzestajemy naszego Go3 i strony internetowych, bo tracimy do tego serce, rozstajemy się ze wspólnikiem, którego spotkałem w kibelku przy sikaniu on idzie swoją ścieżką na ja swoją ścieżką, ale w 2005 roku dochodzą nam nieruchomości, które notabene okazuje się, że one wygrywają. Nie? Gdy ktoś tam zna mnie, ja nie poszedłem w kierunku wynajmu, bo zauważyłem, że obrót tymi nieruchomościami daje więcej i to nieruchomości sprawiają, że w 2014 roku mam dochód na tyle fajny, że mogę wyjechać za granicę i nie pracować. W 2014 wyjeżdżamy, odpoczywamy we Włoszech dwa lata, tam powstają... Produkty szkoleniowe, no i te produkty szkoleniowe mhm. staramy się przez kolejne dwa lata sprzedawać. W 2018 podwajamy swój przepływ pieniężny. Wtedy gdzieś tam on pasywny sięga 40 tysięcy co miesiąc. To jest kasa, która w zupełności wystarcza, ale wtedy. Też pojawia się inny człowiek, Tomasz Góra, mój wspólnik obecny, który mówi idziemy w deweloperkę, zrobimy jeszcze więcej. Ja sobie to tłumaczyłem tak, że jeżeli obracasz kapitałem 2 miliony, no to zarabiasz 200 tysięcy. 20 milionów, to zarobisz 2 miliony, ale jak masz 200 baniek w obrocie, to te 20 milionów powinno ci zostać. I chcąc skoczyć gdzieś tam poziom wyżej, przeskakuje jeszcze na wyższe produkty, na droższe. No i one sprawiają, że ten majątek gdzieś tam jeszcze bardziej się powiększa, no i dzisiaj budujemy bardzo fajne rzeczy, duże rzeczy z, w pocie czoła, jak opowiadałem to na inny odcinek, gdzieś tam sobie coś opowiadamy mm -hmm. o, o tym, jak bardzo trudno być deweloperem i jak z wieloma yy, sytuacjami się spotykasz, takimi właśnie, gdzie włos yy, siwieje ci na głowie. Nie? Bo ta historia jeszcze trwa. Bo ta historia jeszcze trwa, więc będziemy ją opowiadać, ale, yy, ale sam obrót mieszkaniami, no jeżeli my obracamy, flipujemy, nie? dlaczego robię 40-80 flipów, bo z każdego mieszkania wpadnie mi 50 tysięcy. Więc im więcej tego zrobisz, mhm. no, tym więcej ci może wpaść. I to jest ubranie tego w biznes. I tu bardzo istotą mhm. jest w pewnym momencie, tak jak mówiłeś, nie być samemu handlowcem i nie grać tych pierwszych mhm. skrzypiec, tylko być. Tym, który deleguje te zadania. Czyli masz ten dział handlowy, rekrutujesz ludzi, może oni nie są tak dobrzy jak ty, ale dzięki temu ty możesz być mm -hmm. dla nich wzorem, możesz ich poprawiać, możesz ich sprawdzać, udoskonalać mm -hmm. i oni stanowią zespół sprzedażowy i sprzedają ci te twoje produkty. Czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że zarobienie 100 tysięcy rocznie wymaga dokładnie tyle samo wysiłku, ile zarobienie miliona rocznie? Tak, 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 tak. Dlaczego? No bo jakby to jest kwestia tylko produktu, i zyskowności na tym produkcie. Dobra, załóżmy, będziemy produkować te kubki, nie? Możemy 10 zł na tym kubku zarobić. No fajna sprawa, te kubki będą ludzie kupować, nie? No, czyli masz pomysł, masz produkt, ale zarabiasz tylko 10 zł. Ileż tych kubków trzeba byłoby naprodukować, żeby zarobić milion? Mhm. Nie, 100 tysięcy, tak? Mhm. 100 tysięcy. I teraz te 100 tysięcy, czyli musimy znaleźć 100 tysięcy klientów, 100 tysięcy klientów. Musimy albo odbiorców, którzy zamówią tyle kubków po którzy zarobią tyle kubków zamówią, no i to już jest trudne nie? na przykład um, ostatnio ja też skakuję jeszcze mamy plany bo w tej chwili mamy spółki, które e, są um, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi gdzie faktycznie ten kapitał e, alternatywny fundusz inwestycyjny gromadzi e, i no możemy zarządzać tym kapitałem możemy go lokować w deweloperkę, we flipy w, w cokolwiek no i teraz stoimy przed takim wyzwaniem. No taki fundusz powinien mieć 100 milionów złotych. Skąd wziąć 100 milionów? No trzeba 100 osób, żeby każda dała po milionie. No dzisiaj to jest no, naprawdę nietrudne. Może 10 osób po 10 milionów. Czyli 10 transakcji, a 100 tysięcy, a 100 tysięcy transakcji po 10 złotych, nie? Czyli jakby tutaj zyskowność z produktu jest bardzo istotna. No, bo jeżeli ja mam na przykład y, agencję architektoniczną, gdzie na każdym projekcie zarabiam 1000 złotych, może 1500, no to 10, 10 sprzedaży mam 15 tysięcy w miesiącu, nie? Mhm. Dla niektórych 15 tysięcy wynagrodzenia to już jest kupa, kupa kasy. Ym, no, 15 tysięcy kupa kasy dla niektórych, a to trzeba tylko 10 sprzedaży. Mhm. Ja myślę, że gdybym rozpoczynał biznes i zorganizował taki biznes, no 10 sprzedaży bym do, domknął w miesiącu, nie? FNP mamy, nie? FNP. Mhm. Czyli co oni robią? Dostarczają na rynku pierwotnym mieszkania pod y, flipowanie. Dogadują się hurtowo z deweloperem, no i mają 30 mieszkań. Za każde mieszkanie biorą tam 13 tysięcy prowizji. 30 transakcji po 13 tysięcy prowizji to daje... E, e, Grubą kasę, nie? Czyli istotą jest, żebyś miał dobry produkt, pożądany produkt, na którym dużo zarabiasz, no i tylko teraz powielać. No i to jest kwestia wyobraźni, czy sprzedasz 10 produktów, czy 100 produktów. Jak znaleźć taki dochodowy produkt? I to jest, jak znaleźć fajną nieruchomość, na której zarobisz. Trzeba być na rynku nieruchomości, rozglądać się, chodzić. Ostatnio miałem taką fajną transakcję, teraz byliśmy nad Zorowym Wybrzeżem, Monako. Monte Carlo, Nicea, Kan. Nigdy tam nie byłem. Zazwyczaj mnie Włochy ciągnęły. Teraz tu. I tuż przed wylotem dzwoni do mnie dostawca perełek i mówi: Jest fajne mieszkanie na Ułańskiej w Poznaniu. Duże, fajne mieszkanie w kamienicy. 900 tysięcy facet. Chce. Ja mówię, weź, daj spokój. Jak chcesz dostać dobrą prowizję, to załatwi mi 500 tysięcy, żeby to mieszkanie kosztowało, nie? Może wtedy pomyślę. No, 500 tysięcy to jest przy 100-metrowym mieszkaniu, no to cena nie do osiągnięcia, bo centrum i bardzo niska cena, ale wyobraź sobie, że on dzwoni za dwa dni i mówi: No, 500 tysięcy się nie udało, ale jest 700, pewnie jak się spotkamy, to będziemy rozmawiać. Ja mówię, no, do, no to co, no to przyjedź. Ja mówię, ale my wylatujemy na urlop, dobrze przyjedź, przyjedź na pół godziny. No i pojecha na te pół godziny, no i wychodzimy, i ja mówię, że tam pośrednik był też. 570 tysięcy dla klienta i trzy dychy dla ciebie. I pośrednikowie, razem się oczy zaświeciły. No bardzo szybkie rozdawanie tutaj kart, podziału w zysku. Wiem, że tam temu sprzedającemu zależy. OK? Mm -hmm. No i chwila, dzień, dwa, jeszcze gdzieś tam rozmów. No 570, to nie, ale 600. No i kupujemy mieszkanie 100 metrowe za 600 tysięcy. Bardzo fajnej lokalizacji, w łodzi z widokiem na City Park. To stare koszary, bardzo fajne, charakterystyczne miejsce. Wydaje mi się, że to bardzo dobra cena. Można będzie sprzedać po 11 tysięcy, wyremontowane. No, przebitki 4-5 tysięcy na metrze. Dlaczego? Bo jestem na rynku. Bo ktoś wie, że jestem na rynku. Ktoś do mnie zadzwonił, hmm. bo wie, że ze mną może zrobić biznes. Bo orientuję się, bo wiem za ile kupić, już widzę, co z tym mieszkaniem zrobimy. Siedzę w tym, siedzę w Poznaniu, w Łodzi, żyję nieruchomościami. I tak samo w biznesie. Jeżeli żyjesz biznesem, są tacy, tak, takie osoby, które są stworzone do biznesów, czyli tworzą, rozpoczynają, potem sprzedają, potem wymyślają coś nowego, nie? Mamy człowieka, który wymyśla, wymyślił pizzaportal.pl, sprzedał za 70 milionów, a teraz yy, jego marka to sprzedaż dachów, sanrów. No, Pozdrawiamy Lecha <noise> Nie chciałem wymieniać, ale jak już wymieniasz, <noise> jest ok. Dobry, dobry człowiek. Wypiliśmy do, kilka kaw, zrobiliśmy kilka biznesów, nawet on był u nas, zastanawiał się, czy nasze czy te swoje dachy może do nas na budynki deweloperskie wrzucać. Jego biznes to już jest kilkaset milionów, ba nawet więcej, bo ostatnio to tam opowiadał, że, że jakby po, 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 podsumować te wszystkie biznesy. No i on ma taki talent do tworzenia tych biznesów, rozwoju, żyje w tym, żyje tym. Można w, w różny sposób podchodzić, ale jeżeli prowadzisz 20 lat biznes, no to w końcu dojdziesz do tego. Oczywiście są tacy, co y, zrobią startupa i po roku już są milionerami, mhm. i to jest y, łódź szczęścia. Y, a niektórzy niestety muszą latami pracować, byle by się nie zatrzymywać. Mhm. Mój wspólnik ten, co w Kibelku go spotkałem i tam biznes prowadziłem, y, kiedy y, walczyliśmy, bo 10 lat to też jest y, bardzo długi szmat czasu. No, jest kawałek. I wiesz, i spotykasz się z, z momentami, kiedy jesteś zniechęcony, i pamiętam, jak kiedyś po naradzie wstał, i e, mieliśmy biuro w, w takim pawilonie, gdzie na końcu pawilonu był sklep z, z drukarkami i kse, ksero, nie? I tam było dwóch starszych panów, którzy codziennie rano o dziewiątej przyjeżdżali swoimi Citroenami i sprzedawali te tusze, Xera i tak dalej, nie? I on w pewnym momencie wstał i mówi, jak będziemy mieli po 50 lat, żebyśmy nie skończyli jak oni. Hmm. Oni szczęśliwi, szacun dla nich, zrobili fajny biznes, mieli sklep, który im funkcjonował, stać ich było na leasing dwóch Citroenów, przyjeżdżali sobie do firmy. Ale to nie to. To nie dla nas, to nie, nie. Nie to skala. Okej, okay, 100 takich sklepów, tak, to było, to, to, to było nasze podejście, 100. nie? Hmm. Albo hurt tego wszystkiego, czyli wejście w, w rzekę, w nurt, gdzie tylko pieniądze ci potem skapują. Ostatnie pytanie na koniec tego wywiadu. Biorąc pod uwagę to, że materialnie masz już wszystko, co cię nadal napędza? W 2018 roku to była myśl o tym, żeby przeskoczyć z 20 milionów na 200. Co nam się udało. Dzisiaj, organizując biznes o wartości 200 milionów. My cały czas jesteśmy tak jak ci, którzy organizują biznes o wartości dwóch milionów, tylko możemy więcej stracić, nie? Więc jakby te, ten majątek, który mamy i który jest zaangażowany i który jest tak duży, no wcale nie jest powiedziane, że nie możemy stracić. To jest cały czas dzisiaj walka, czyli gaszenie pożarów, to jest yy, cały czas te same problemy. Budujemy duże rzeczy, gdzie... A to pracownicy nie przyjdą, a to generalny wykonawca zawali, a to trzeba zrobić inne obowiązki, a to bank nie chce dać finansowania, a to walczymy z tym, z tamtym, ze sprzedażą. Jakby to jest ba bardzo duży biznes, i jakby dzisiaj y, ta deweloperka motywuje mnie do tego, żeby cały czas być na fali, bo nie wiadomo jak się to skończy. Znaczy wierzę, że się skończy dobrze. Mamy dwa projekty skończone, jeszcze nie zamknięte, bo jakieś tam drobne rzeczy, żeby. Mhm. Drugi projekt to jest akademik o wartości 32 milionów, gdzie szukamy klienta, żeby to sprzedać. Projekt był taki, wybudować, wynająć, no i to zrobiliśmy. Teraz szukamy klienta, może sprzedamy. Jakby internauci mieli kogoś, kto chciałby ulokować kapitał i mieć dobrą stopę zwrotu z wielkiego budynku, no to prosimy mhm. o kontakt. Przez Adriana oczywiście, wtedy Adrian zgarnie fajną prowizję. Będę wam bardzo wdzięczny. O, naj, najszybsza droga do, do wolności finansowej. Ja to powtarzam od pięciu lat i tego nie udało mi się zrealizować. Jeżeli masz kontakt do szejka, albo do kogokolwiek, kto ma 100 baniek, to no dostajesz 4% prowizji. 4% prowizji to jest 4 bańki. Najszybsza droga hmm. do wolności finansowej. Za 4 bańki kupujesz te nieruchomości i one dają Ci co najmniej 30 tysięcy co miesiąc. Już nie musisz nic zrobić, tylko kontakt do szejka. Tutaj się w trące usłyszałem coś takiego kiedyś, że najprostszym sposobem na milion jest kupno czegoś za 9 milionów, co jest warte 10 milionów, sprzedanie za 10 milionów, no i milion jest dla ciebie. No właśnie. <laughs> Więc czy płętą naszych rozważań. Może być podsumowanie, że bycie handlowcem to jest prestiż? To znaczy chyba to nie jest tak, że wejdziesz, napniesz szklatę i powiesz, że jestem handlowcem i wszyscy mówią wow, nie, 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 to mm -hmm. raczej wewnątrz sam dla siebie. Jestem handlowcem i, po, i mogę wszystko stracić, ale, ale jakby wszystko odbuduję, nie? Jakby mój pomysł na zrobienie stu flipów w 2022 roku, a to był 2021, wynikał z tego, że wtedy mieliśmy problemy przy budowie Akademika i wizja tego, że mogę popłynąć na ileś milionów, nie? I zakładałem, może popłynę na 5 baniek. Więc... Co ja wtedy zrobię, jak popynę na 5 baniek? Zrobię 100 flipów w ciągu roku i na każdym zrobię 50 tysięcy i w rok odrobię rodzicą stratę. Nie? Mhm. Czyli to jest cały czas trzymanie gardy i jakby. No oczywiście ja sobie zacząłem robić te flipy i zrobiłem biznes przy okazji, którego już nie robiłem długi czas, bo tam sobie zrobiłem kilka flipów rocznie i tyle, ale nie na taką skalę, żeby zrobić yy, Aż tyle, że tam w listopadzie 2022 mieszkanicznik Stowarzyszenie przyznało mi nagrodę. Flipera roku, nie. Może w tym roku też będziemy walczyć o to, zobaczymy. Możesz napiąć klatę i możesz być dumny, kiedy jesteś handlowcem, bo wiesz, że niezależnie co się będzie działo, to wyjdziesz i sprzedasz. I mamy wielu handlowców, mamy wielu ludzi, którzy są wspaniałymi handlowcami, ale problem, że są leniwi, nie rozpoczynają, nie działają, sprawia, że nigdy nawet nie dowiedzą się, jak dobrymi handlowcami są. Drodzy widzowie, słuchacze, trzymamy kciuki, żebyście byli dobrymi handlowcami, zwłaszcza w waszych firmach. Wojtku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.